Urban. Co? Łap kombaj. Gdzie ty jest? Znowu je. Że ten odcinek już będziemy kończyć. Trochę dymów było. Nic nie kończymy, czekaj, bo jestem na lagu. Cześć, siemanko, z tej strony Urban. Cześć, siemanko, z tej strony Janko. A w dzisiejszym odcinku jest z nami Anton. Witam bardzo serdecznie. I witamy was na nowej serii, a jest to PGR w naszym stylu. I dzisiaj będziemy Anton, sobie kosić pszenicę. Także chłopaki, jedziemy. Dobra, ale mi kupili wypasionego Maseja. Wypas. Dobra, Janko, ty pierwszy. Dobrze, patrzałem na kota. Na kota, proszę, tak? Ty wiesz, jedź za Urbanem, bo ja to w ogóle tej mapy nie znam. Żebyśmy go nie zgubili. Ogólnie kurczę. Po dziurach pomału, bo będziecie nas no właśnie na tym, widzę, kurczę, na dachu, nie? Się i mało co w Janka nie przyznałem. Ale tu cię. Kurczę, fajnie tu jest. Jakieś błoto, czy co to jest? Urban jest przez ten szlaban. No wiem, bo tam jest tylko to jasne pole, nie? No. Weekend. Dopiero ostatnio odkryłem. Kurczę, albo Janko w ciebie przyżnął. Czekaj, dobrze skręcam? Chyba źle. Uważaj, będzie cofany kurz. Dobra, ja nie wywalałem ciebie. A pan? Bo nie sam się gubię na tej mapie. Się gubi na... Gubi się na mapie. Chyba czekaj, tutaj. Ja sobie zrobię tutaj podgląd na mapie. Dobrze, jedziemy? Nie wiem w ogóle, gdzie wy jedziecie. Na jakie pole jedziecie? Na pole numer chyba 4. 4, no to chyba w prawo będziecie. No, a teraz będzie dobrze. O ja, zbyt jasno. Ja nie w tą drogę pojechałem. Pod jakąś górkę. Ty pojedziesz do góry. O, jadę górką, no. Dobrze. Ja się tu nie mieszczę. Mieścisz się chyba. Przed chwilą uderzyłem w tę górkę. Dobra, jedziemy. O, ale te pole jest duże, będziemy mieli co robić. Tam już 4. Ogólnie seria będzie, ja nie wiem, 3 razy w tygodniu? No, jakoś tak. O. Ale wiecie co, że górką chyba się szybciej jedzie, bo już my tam tak powoli sobie jadę, ale w sumie praktycznie... A ty nas dogoniłeś? No. Serio? Nie? Ty, ale tutaj tu o, tutaj wyjechałeś. Ty tutaj wyjechałeś. Ja my że się tam kombajnami nie przejechali. Na pewno nie przejechali. Teraz się tutaj rozszerzę. Czekaj, Janko, poczekaj chwilę. Ty, wiecie co, słyszę jakiś... Ty, linia się tutaj ten piecze. Bez kitu. Jest. Idziemy się najeść. Bez kitu, tu jest linia narożnie. Ognisko się pali. Widzicie to? Tak, widzę to. Uważaj. Czekaj, Urban, zrób to poprzecznie. Dobra, już robię, tylko muszę nabrać ja. I ja cię kręcę, panowie. O ja, wózek. Fajnie ty to wygląda, naprawdę podoba mi się to. Mapa jest fajna. A co tu jest, jakiś ul, czy co to jest? A to drewno trochę. No to jest ul. Tam jakiś namiot chyba jest. Czekaj, do wody wszedłem. Namiot? Nie, to łódka jest przykryta. To takie buty. Dobra, wracam no, do traktora. Ja wy tam już zaczęliście mucić, co? Ja już koszę. Janko, masz wjeżdżać. Ja, wiecie co? Ja, Janko, a czekaj, ja stoi mam... gdzieś obok... Masz? Nie no, seria jest super moim zdaniem. Dosyć. Jest taki duży PGR, że tam 6 kombajnów, nie no, PGR. Ja będę trzeba wjechać na skorze. Dobra. No to tylko tylnymi kłami. Ale nie mamy tego gniecenia, więc masz wieżę. A, jak to masz gniecenia, to szybko możesz wiesz. Nie wiem, który to jest ten mod w ogóle. To jest... nie pamiętam, jak on się nazywa. Crop Destruction chyba, tak się nazywa. No patrz te bugi.
No, wózek jest najgorszy, nienawidzę tego. Będzie ciężko. Nawet ja mówiłem, że my skończymy te pole i pojedziemy na następne, nie? Okay. Wątpię, żebyśmy to w ogóle na odcinku skończyli. Cześć, Janko. No tam wózek jest budowany. Dobra, ja sobie tutaj zacznę. To weź tego stajera, nie? I podjedź sobie. Bo nie poprawili tego. Zawsze nie. Na wózku ten header, lubiłem włożyć sobie header na wózek, a teraz tego nienawidzę. Bo nie idzie zdjąć później. Ja w ogóle tego nie wiem, gdzie jest ten wózek. A, tu jest. No dobra. Dobra, rozłożę prasę. Mi się wydaje, że oni to przełożyli, nie? Normalnie, ale dodali uginanie się kół i wszystko siadło, nie? I dlatego teraz nie idzie tego zdjąć. Z tego wózka. Dobra, nie dziecię. Jak ty pojechałeś? Prosto i nawróciłeś? Czy... Ja jadę tutaj naokoło, nie? Ogólnie w następnym odcinku zrobimy sobie zbieranie tych... kostek dużych, co robi Anton, a później w następnym na pewno robimy sianokosy, bo mamy 100 krów i one w ogóle jeźdźnie mają, co? Ja ci kryzę, no rzeczywiście, jest 100 krów. Anton widzi... 171 świn. No, Anton, a widzisz w ogóle ile jest do powiększenia pola? Wszędzie są takie duże, nie? No właśnie widzę, no. No będziemy powiększać pola też teraz, jakoś w tym sezonie na pewno. Elegancka. Bo mnie to są tutaj takie duże, że... Kurczę, tym masajem się... no on jest po prostu duży. Ja jeszcze nie przyzwyczaiłem się do takich dużych traktorów, bo u mnie na farmie to co? Hurlimanem sobie jeżdżę. A to na w ogóle tu... dużo kostek ci leci, czy dopiero pierwsza? Wiesz co? Chyba już 3 zrobiłem. O, tu dużo najwyższone. Teraz no, zobaczymy. Jaka miedza tu jest dużo, no nie no. Pole będzie 2 razy większe, jak powiększymy. Głównie no Janko, to... poczekam na ciebie, będziemy jeździć raz przy razie, będzie lepiej. Trochę tej słomy tu będzie, szczerze mówiąc. Tych kostek. A ten... Na początku miałem takiego baga, że, nie, że jak popasujesz somę, włączyłem na somę. Jeszcze jest. Jeszcze sypię ten chyba somę. No. A masz pokos słomy czy nie? U mnie masz. U mnie jest. Nie, od 1.3 są takie teraz bugi na tym. Ale robi mi ten słomy do zbierania. No ale a ty u siebie nie masz? To bugi. Nie, mi sypie to i to. Aha. Jest dziwna taka sytuacja, bo ja mam na przykład tam 58 frapsów, a ja mam lagi po prostu. O kurczę, sorry. Takie, o. Znaczy małe takie lagi, to spokojnie można sobie grać w to, nie? Dobra, jak pojedziemy w tą stronę. To jedna była schoma, tylko tak rozrzucała, że było widać jakby ten. Bo też mam lagi jakieś, nie wiem. Ogólnie nawet na normalnym miałem lagi. Jak chodź, teraz będziemy jeździć w tą stronę. Która? Mi się wydaje, że od 1.3, nie? Są takie same, moim zdaniem więcej bugów jest. Dobra, ja też teraz przejadę, żeby... Dobra. Ale plac. O, mi teraz też lagał. Też macie takie ścinki. No, nie wiem. Ale jak nagrywaliśmy wcześniej tą soję, to nie było, nie? Czy były? Nie jest tak źle. Ale wiesz, wtedy szanszył przyszedł i... No, ogólnie nagrywaliśmy już wcześniej odcinek ze soi, ale... Bił taki nieprzyjemny ziomek. Wolałem nie wrzucać tego odcinka, żeby się nie podniecał, że jest na YouTubie. Ogólnie sorry za to, że też nie było odcinka
przez 2 dni, ale nie miałem internetu i też nie było kiedy nagrać tego. Tak to byście mieli już na pewno w sobotę odcinek, a tak to macie w niedzielę. Jak chodzi tutaj, że będziesz tam. A, znowu. Ty pewnie się będziesz znał na tym, nie? Laki na te. I gram na laptopie, nie? No. No mi teraz wszędzie są laki. Aj, mi jako zrobił? Nie. Idziemy dalej. No. To gorzej. I podłączyłem kabel od internetu, nie? Żeby lepszy internet był. I jak włączam internet, to po chwili wyrzuca ten internet kabla i trzeba jechać bez kabla. Tak bym nie czytał, ale na początku je. A czy ty chcesz bez... O ja. O kurczę. Zrobiłem zabrak. Chyba mnie nie. Tu jest trochę ten. Troszeczkę trzeba będzie wrócić się. Bo ten nie jest do końca skoszony. O, Urbanowi uciekam spod tego, spod headeru. Jak zając. Dobra, wiedz sobie tutaj, w tym powszechnie. Wiesz, widziałem, że ten, przez jakiś moment nie widziałem w ogóle, że tu słom. Myślałem, że ty sieczkę robisz, ale teraz dopiero się pokazało, że jest słoma. Ciekawe, czy weszła już kolejna aktualizacja. Nie wiem. Nie, ogólnie mapa fajna jest. No fajna, no. Aha. Co? Jak jadę do przodu, to ja będę do tyłu, jak jadę do tyłu, to jadę do przodu. Jak skręcam w lewo, to skręcam w prawo, jak skręcam w prawo, to skręcam w lewo. Może na pedałach ci coś przedstawiało. A nie gram na kierownicy. Nie? Czemu? I to jest pracowni. Aha. Aha, bo jak chudy chciałem włączyć i klikam ADH, nie? I on się zatrudnił. Ale się przestraszyłem. Anton? No? Oglądasz relacje z Antonki? A z czego? A co tam było? O czym? A, jeszcze nie oglądałem, wiesz co? Nie, bo musiałem dzisiaj te 2 filmy zrenderować. A przysunęłem się dobrze w początku. No, pojadę sobie. Pojadę sobie case'em. Nie, Nefkolantem. Nie, co powiedziałeś? Pojedziesz case'em. Jedź. Czy ty masz pracownika? To ja? Nie. Znowu się zatrudniłem, nie klikałem. No bo on tak jedzie, mówię, chyba to była baba, nie? Za kierownicą teraz. Chodź za mną, Janko. Chyba to baba. Co, jak idzie? Kurwa, ja mam 9% kobiet na kanale. Ja mam 8,3. A ty, Anton? Nie wiem. Ja nie sprawdzam statystyk. Kurwa. Ogólnie ja idę po tym odcinku chyba renderować ten odcinek. Wyszło go dzisiaj wrzucić, a ty, Janko? No, chyba też. A ty, Anton, nie wiesz, czasami Alek dzisiaj będzie grał? Alek może będzie chyba wieczorem. A ty, Anton, wróci dzisiaj wieczorem, czy dopiero... To, ty. Rano. Nie, dopiero rano. A od jutra zaczynam urlop, ale jadę do Polski. Łe. A kiedy jedziesz do Polski? Chyba we wtorek. Nie wiem, jeszcze biletów nie kupiłem. Czyli jak widzicie, Anton wraca do Polski. Na chwilę. Ale tylko na chwilę. Tutaj trzeba będzie skosić, panowie, nie wiem czy widzicie. To chyba dziś był mija. Ty, w ogóle widać tak, że jest niby nieskoszone, ale jest słoma po tym. Jakby było skoszone.
Aha, może dlatego. Urban Mustang Combine, nie. Nie. Magnum. Tam jest sztywa tekstury, była jakaś jedna do przodu. Wiesz, on taki język zakon robi. No masz cały czas lagi, czy co jakiś czas? Nie, mi się po prostu, wiesz co, lagów nie mam, ale mi się wczytują ten, tekstury powoli, wiesz? No, właśnie tak też ten, Więc nieraz nie jestem do końca pewien, czy ja zbieram tą słomę, czy... Ale to już jest od MP, nie? Te. Bo właśnie ten, Brączek i Mr. Adam 15 masz wstać też mówili, że tak mają. To już jest od tego. Nie jest chyba od mapy. No, bo generalnie lagów takich nie mam, tylko że mam właśnie problem z tym, że mi się te tekstury nie wczytają i czytują tak płynnie, wiesz? I generalnie czasami jak gdyby nie wiem, czy tu już jest słoma zebrana, czy nie. Czy tak. A ten, Anton robi konkurs, nie? Że to wzięliśmy drewno i załadowaliśmy ten bardzo. I kto i typują widzowie wynik, ile Anton zarobi na tym. I kto wytypuje najtrafniej, otrzymuje dwa kody na ciągniki. No. No. Tak, jest to chyba Fend Black Beauty i Challenger taki. No. Stealth taki czarny. Zapraszam na Antona kanał, tam są wszystkie informacje w filmiku i w opisie o niego. Ogólnie, no. Nie? Mówiłeś to na filmiku u siebie, nie? Co jest no, do zrobienia? No, dzisiaj powinien być wrzucony. Znaczy już jest wrzucony. Już jest, poglądałem. Którym jest ten konkurs cały opisany, gdzie, co i jak zostawiać. Ale tutaj kurczę fajnie się jeździ, bo ja kurczę u siebie na pewno jeszcze przez długi czas nie będę mógł jeździć takimi dużymi traktorami. O, takim Massey'em, jak teraz sobie pomykam, to... Bo... Całkowicie co innego. Ale to się też, u mnie też rozwinie na pewno. Anton na pewno jak będzie mógł, to na pewno dość często będzie do nas bijał na serię, do tej właśnie. Bo to jest tak... No PG... O, mam pełny! Pełny? Poczekaj, ja ci podjadę. Zepnę się. Włączyłem sobie hoodie i nawet nie zauważyłem. No. Ty! Nie mogę wejść do tego. A, bo jest ten. Ten Steyr ma tutaj wózek. Dobra. To jest Fortuna, tak? Tak. Ja tą przyczepę. Kurczę, w jakiś żywopłot się ładowałem. Ile ty masz od tam? 6400. A ty? 7,6. Ile masz procent? Ta przyczepa, ta zielona przyczepa powinna być pełna moim zdaniem. A tutaj Urban stoi. Tak, że on tam nawet się nie przesiada. Tak, mam wrażenie, że przyczepa mi jest z jakieś 3 metry za mną jedzie. Czekaj, dobra. Dobra, sypie stój. Mi się wydaje, że to... Ten ulicę kosi. A, ja cię gryzę. Ty wiecie co, w nocy sobie ten, z Alkiem grałem. W sumie robiliśmy live'a. W sumie tam nikt nie odchodził, nie? Tak późno, że to... Dobra, wysypajmy, że normalnie ludzie śpią. Ale ty, i wiecie co zrobił? Ale wrzucił traktor na dach. Na dach wiaty. Urban. Co? Łap kombajn. Gdzie ty jest? Znowu jedzie. Zobacz co on robi,
O ja cię. Dobra, weź nie ruszaj teraz, bo się wysypuje. Nie wierzę. Fajnie przystawił mnie. Ale beka. Na koniec pola. Jarku w kółko jeździ. Jeszcze na dodatek byłem, widziałem dwóch Jarków. Jeden jeździ, a drugi stał. To by dokładnie go jeździł. Jak ja to zobaczyłem, to już nie ma taką polewkę. Kurczę, aż inaczej wydali się dobrze, tak nie śmiałem. Ja. Pato tu porobił mnie. Nic, sobie, o kurczę, mi się władował na płot jakiś. A bo ulicę kosi. No, asfalcie zbiera tam. Aż tak pola nie powiększyliśmy. Nie, trochę dymu w tym pierwszym odcinku. Trochę dymu w tym odcinku pierwszym, ale taka seria ta będzie już tak z zabawy. A przydałoby się, żeby jeszcze trochę kupili tą mapę. Co? A co mają tu porobić? Trochę tą mapę poprawiliby jeszcze. Czemu? Fajna jest. No, ale nie chodzi o tekstury, no o serwery. Znaczy o serwer, no to te serwery zbugowane u wszystkich tak jest praktycznie, nie? I wszyscy mają takie ścinki. No, że się dopiero ładuje po jakimś czasie, jak skosisz. To jest z MP związane w farmingu, nie wiem. No mnie zatrzymało w miejscu, ja mówię, co się stało i wypadł jak kombajnami miałem. Czemu, może tam nie będziesz miał takich lagów? Ale chodzi tu o czas. Ale czemu o czas? O, no bo Anton idzie do pracy. No Anton jeszcze może być trochę, czy już musisz spadać? Która jest godzina? 19:18. No to jeszcze mogę być trochę. No to możemy jeszcze lecieć. Lecimy. Dobra, to chodź, ale nie odczepiamy headerów, przelecimy po łące. Gdzie ty lecisz? No tutaj chodź za mną. Czekaj, jeszcze tutaj skoszę, bo tu jest mijak. Ale spoko. To nie kosz mi, nie. Trzymaj się, Anton. Ja tak, jestem jeszcze... Bomba. Nie no, trochę lagów na PS-ie, trochę lagów w grze. Pozbierać tylko. Nie wiem, co się dzisiaj w ogóle dzieje, nie, z tym internetem. A wy też macie lagi na PS-ie? Ja nie. No. Ja mam to sobie. Ja z tym skanerem włączonym, na tym jest. Chodź tutaj, Janko, żebyś się nie zgubił. Ja się nie zgubię. A na jakie pole jedziecie? Na pole numer 1 chyba. No, na pole numer 1. O, chyba to jest a będziemy przyjęcie. Trójkę, a później będziemy robić. Co jest na trójce? Na trójce... Aha, trójka to jest te... Prawa. Na trójce. Ej, stój! Uważaj. Nie złapię cię! Uważaj! Uważaj! Co, gdzie ty jesteś? No nie, 1500, nie wiem, 2500 minut to co wiem. O Boże. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje z tą grą, nie? Wiecie, że ja w ogóle nie pokazuję mi, jaki jest mój ping? Ja mam... Mi też nie pokazuje pingu. Chyba. A to pisze na mapie. Czy ty masz w prawym górnym, Janko? No. Nie ma. Ja mam na to minimapkę, ale na tej minimapce nic nie pokazuje mi. A to chyba tylko ten, kto wbija mapping, nie? Na MP chyba. Nie, ja powinienem mieć, bo ja wbijałem do ciebie. Ty nie możesz nie mieć, ale ja... No ja wiem. Mieć. Też nie miałem czasami, jak u ciebie byłem. Nie wiem, ty za. A wiesz co sobie dzisiaj nagrano Urban? Co? Taki jakby coś, że będziemy pokazywać, jak do którego pomieszczenia wejść. Stój! Aha! Anton idziesz, chcesz coś zobaczyć? Ja wiem, jak to się wchodzi. Kiedyś przez przypadek wszedłem do budynku też. Ale jak tutaj... Zaparkujesz traktor przy budynku tam... i wychodzisz. Ale tutaj jest taka fajna tam dla ciebie. Chodź. Widzieliśmy, oglądaliśmy. A, ta pani w tym domu. No. A, wiem. Czeka na ciebie. Widziałem, znam ją. Znaczy, nie poznałem jej jeszcze.
Jedź, jedź. Ona z tobą... No czekaj, bo ja byłem pokazać nim. Czekaj. Zjadę. Te pole... Nie wiem, czy te pole skończymy na odcinku? Nie. Patrzę, przejazdy zrobię. No. Chociaż do pełna, do pełnego zbiornik. No, to chyba u ciebie. No dobra, to... Jeszcze 4 minuty. Chyba, że się złożymy. 4 minuty. O, i tutaj jak widzicie, te drzewa będziemy wycinać. Tutaj te 3, to są teraz po mojej prawej, bo te 2 zostawiłem małe. I te wszystkie tutaj, co są na środku, czyli Anton też na pewno będzie potrzebny nam do tego. Czyli na razie będzie... Wiecie co, nauczyłem się latać. Wiem jak lewitować. Na live'ie, który my robiliśmy w pracy, kurczę, opanowałem technikę perfekcyjnie, za każdym razem praktycznie. No wtedy, a może... Teraz, zaraz, a nie, wy nie macie tutaj chyba pił. Pionych. To bym wam pokazał. A może tutaj nie można latać. No tak wysoko poleciałem, że po prostu jakby poza mapę poleciałem. No bez kitu, już nie byłem, już nie widziałem w ogóle czy tam tekstów na dole. To Anton, ty kiedy wracasz? W piątek gdzieś? Czy jak? Do Polski? Nie, później. We wtorek jadę do Polski, ale jeszcze nawet nie wiem kiedy będę wracał. A, dobra. I tak myślę... Bo tego drzewa tu dosyć jest. Jest chyba około 11 drzew do ścięcia, nie 11. Albo i więcej, bo nawet 15 drzew do ścięcia. Także w 3 by było idealnie, nie? Zobaczymy. Kurczę. W młyn przyrżnąłem. No. Drzew jest fajnie. No, szczególnie jak jest śmieszne. Ale jeszcze jakby Alek był. No. Ale musiał pobrać mapę. Czekaj, nie mogę co do tyłu. Wysoka górka. Ja przyjadę z Tejerem. Mam no, dzisiaj telegrafię. Ło! To jest 46%. W ogóle gra mi się zatrzymała, a najlepsze jest, że pokazuje mi 56 FPS-ów. Stoję. Nie mogę nic zrobić. Ja widzę, że stoisz w płocie. No w płocie stoję, nie? No. Słyszę, że cały czas przyczepa sobie ten, że prasa cały czas zwija. Elegancko. A masz wjechać? Może widzę. O, wyszedłem z niego. Ale chyba nie wyjedzie. Chyba... Ale się zbugowało mi, ty. Ale przejedziesz, chłop. Ło. Ty masz głowę w kole miałeś. No właśnie, ty, właśnie. Mówię, co, jest ciemno. Ty, ja cię kręcę. Nic nie widzę, czekaj. Jaki, ale czad. Ale... Anton na haju. Ty, wiecie co? To jest jestem w tym dończu, który przyjeżdżał w jakąś beczkę. Ale ty... Czekaj. A, jestem... Ja tam byłem ten na... Byś się podzielił tu. Ja tam byłem na lagu. Nie, no nie, nie. Dobra, myślę, dobra, że... Tutaj, ten masy że ten odcinek już będziemy kończyć. Trochę dymu było. Nic nie kończymy, czekaj, bo jestem na lagu. O ja. Już wiem jaki dam nazwę. Anton na haju i Janko na lagu. Janko... To nie zula. O ja cię. No tak, kończymy ten odcinek. Dobra. No kończymy. Ale fajnie jest, Grzyżu. Także to by było na tyle w tym odcinku. Już wiecie jak ta seria będzie wyglądać. Znaczy nie zawsze będzie tak śmiesznie, ale ten odcinek jest akurat taki. Także łapkujcie, subujcie. Linki do chłopaków macie w opisie. Także trzymajcie się, na razie, cześć. No, cześć.